Witajcie. Dzisiaj jestem w moim absolutnie ukochanym miejscu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czyli w rezerwacie przyrody Góra Zborów w Podlesicach. I tutaj z tego miejsca przygotowałam dla Was praktykę jogi na otwarcie i poprawę mobilności w biodrach, ponieważ uważam, że mobilność w stawie biodrowym jest kluczowa do tego, żeby zachować zdrowie i prawidłową postawę. I co się okazało podczas nagrywania tej praktyki? Jak widzicie, tutaj nigdzie nie jest płasko, dlatego też znalezienie miejsca, w którym mogłabym ustawić matę i gdzie widok byłby dość przyjemny dla oka, okazało się niezwykle trudne. Dlatego też mata jest ustawiona pod kątem i powiem Wam szczerze, że praktyka w takich warunkach dla mnie była dość intensywna. Ja tam staram się zachowywać poker face, natomiast wcale nie było tak łatwo. Mam nadzieję, że wygodniej będzie zrobić tę praktykę w warunkach domowych na płaskim podłożu. Więc co, szykujemy się już na matę? Zacznijmy sobie. Usiądź sobie wygodnie. W siadzie skrzyżnym bądź innym siadzie, który jest dla Ciebie komfortowy, zamknij oczy i zacznij się kołysać. I poczuj swoje biodra, poczuj miednicę. Kieruj już swoją uwagę do środka ciała, przenosząc swoją uwagę z myśli na odczucia. Teraz zamień kierunek krążenia. Największą uwagę właśnie zwróć na to, jak odczuwasz dzisiaj swoje biodra. Okej. No i zatrzymaj się. Wstańmy. Stańcie sobie na macie. No tak jak mówiłam, jestem tutaj trochę pod kątem. Może damy radę. Ustaw sobie nogi troszeczkę szerzej niż biodra i zacznij znowu kołysać biodrami. Krążymy. I teraz zamień kierunek. Ustaw teraz nogi trochę szerzej. Na razie stopy są skierowane do przodu. Zaczynamy krążyć. I w drugą stronę. Zatrzymaj się i ponownie ustaw stopy do rotacji zewnętrznej i zaczynamy krążyć. Obserwuj, co się dzieje w Twojej miednicy. I w drugą stronę. Ok, zatrzymaj się. No i teraz schodzimy się stopami troszkę węziej. Ustaw je szerzej niż biodra. Stopy mogą być skierowane do przodu, mogą być też w delikatnej rotacji zewnętrznej. Łączymy kciuki przed sobą, unosimy w górę wdech, ręce i z wydechem schodzimy nisko i wdech, wracamy do góry. I wydech. Staraj się zachowywać proste plecy i całe stopy na macie. Góra, wdech i wydech, góra, wdech i wydech. Czuj kontakt stóp z matą. Wdech, wydech. I teraz wdech, idziemy w górę i w bok. I wracamy. I na drugą stronę. Wróć. Wdech. A wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wróć. I zostań teraz w dole. Złącz dłonie przed sobą. Naciskając łokciami, pozwól, żeby kręgosłup nieco się wydłużył. Zacznij się kołysać na prawo i na lewo.
teraz zatrzymaj się, wsuń prawy bark przed prawe kolano, połóż prawą dłoń, a lewą rękę połóż na głowie. I na wdechu skręć się i spójrz w górę, a z wydechem skieruj łokieć do maty. Góra, wdech i wydech. Góra, wdech i wydech. Jeszcze raz i wydech. Ok, teraz wsuwamy drugą rękę. Połóż dłoń przed sobą. Umieść rękę na głowie. Wdech. Patrzymy do góry i wydech. Góra, wdech i wydech. Góra, wdech. Wydech. Góra, wdech. I wydech. Złącz ponownie ręce. Wyprostuj się. Malasana. Czubek głowy idzie do góry. Łopatki zbliżamy do pleców. I zacznij się ponownie kołysać na boki. I teraz zatrzymaj się, przenieś ręce do przodu i cały ciężar ciała również przenieś do przodu. Teraz pozwól, żeby Twoje łokcie rozpychały kolana na boki. Nie napinaj karku, głowa jest luźna. Stopy już teraz podniosą się na palce. No i teraz wracamy, odpychamy się od rąk, ustawiamy sobie stopy troszkę szerzej. Ręce przenieść na dół. Wciskając mocno stopy, wyciągnij kręgosłup i unieś do góry prawą rękę. I teraz zacznij krążyć ręką w górze. Zatrzymaj się i wróć. Unieś lewą rękę i zacznij krążyć. I zatrzymaj się. Połóż ręce na biodrach. Pozwól, żeby ciało opadło na dół. Mocno zakorzeń stopy w macie. I powoli unieś się do góry. I teraz stopy zmniejszają odległość. Przejdź sobie na początek maty. Jest trochę mniej pod kątem. Może będzie lepiej. Złącz dłonie na wysokości serca. Teraz opuść je w dół i z wdechem unieś w górę. I z wydechem miękki skłon. Ugnij kolana, połóż dłonie na macie, a następnie przenieś nogi do tyłu. Wyciągnij się w psie z głową w dół. I teraz przenieś do przodu lewą stopę. Ustaw ją na zewnątrz dłoni. Zejdź nisko biodrami. Stopę przenieś na palce. Ustaw stopę na zewnętrznej krawędzi. No i zacznij tutaj się kołysać na prawo i lewo. Znowu czuj, co się dzieje w Twoich biodrach. Staraj się też, żeby Twój kręgosłup był wydłużony, żeby się nie zapadać tutaj w odcinku piersiowym. Zatrzymaj się i unieś do góry lewą rękę. Teraz pozwól biodrom opaść niżej. Spróbuj się jeszcze troszeczkę odchylić. Jest to bardzo intensywne dla bioder. Wróć. Odłóż prawe kolano i grzbiet stopy na macie. Ponownie przenieś lewe kolano w dół. Pilnuj tego, żeby palce stopy były skierowane do góry. Biodra skieruj w dół, a ciało staraj się maksymalnie wyciągnąć. I znowu zacznij się tutaj lekko kołysać na prawo i lewo. Teraz zatrzymaj się, lewa ręka na biodro i skręć się do tyłu.
cały czas pracuj biodrami na dół. I teraz jeszcze lewą rękę przenieś w tył i rękę wyciągaj daleko, a miednicę w dół. Poczujesz tutaj intensywne rozciąganie lewego biodra. Być może poczujesz też lewy pośladek. Ok, wracamy. Przenieś tylną stopę na palce i przejdź do psa z głową w dole. Poczuj teraz przez chwilkę, jak się ma lewa i prawa strona ciała, bo być może już teraz czujesz różnicę. I teraz przenieś do przodu twoją prawą stopę. Ustaw ją po zewnętrznej stronie prawej dłoni. Skręć stopę na zewnętrzną krawędź i biodrami zejdź nisko. Poczuj swoje biodra, zacznij nimi kołysać. Teraz zatrzymaj się, unieś do góry prawą rękę, biodra schodzą nisko, odchyl się jeszcze do tyłu i przeciągnij. Teraz wróć prawą ręką na matę, odłóż lewe kolano i grzbiet stopy i znowu opuść miednicę. I zacznij kołysać nią na prawo i lewo. Cały czas bądź w kontakcie z tym, co się dzieje w twojej miednicy. Zatrzymaj się, przenieś prawą rękę na biodro i skręć się w tył. Biodra osiadają nisko, a ty dokręcaj się. I jeszcze wyprostuj rękę. I wyobraź sobie, że ktoś za nią pociąga do tyłu. Wracamy. Połóż dłonie na matę. Stopę przynieś na palce i wróć do psa z głową w dole. Teraz poprzechodź sobie z nogi na nogę. I zatrzymaj się i przeciągnij w psie z głową w dół. Stopy są mocno zakorzenione. Teraz złącz stopy razem i unieś do góry lewą nogę. Przeciągnij ją mocno, ugnij w kolanie i otwórz biodro. Teraz przenieś lewą nogę do przodu. Ustaw ją po zewnętrznej stronie. Zejdź nisko, stopa na zewnętrzną krawędź i lewa ręka w górę. Wróć. Wróć nogą w tył. Stopy razem i prawa noga do góry. Ugnij ją w kolanie i otwórz biodro. Przenieś stopę do przodu. Ustaw ją na zewnętrznej krawędzi, opuść kolano i unieś prawą rękę. Wróć. Pies z głową w dół. Unieś się na palce wdech. Napięty wydech. Na palce wdech. I pięty wydech. Stopy razem. Lewa noga do przodu. Ugnij kolano. Otwórz biodro. Przenieś nogę do przodu. Zejdź biodrami nisko. Stopa na zewnętrzną krawędź. Lewa ręka w górę. Wróć w dół, opuść prawe kolano i grzbiet stopy, lewa ręka na biodro i skręć się. Wróć. Połóż dłonie na matę, pies z głową w dół, wydech. Stopy razem i prawa noga w górę. Ugnij kolano, otwórz biodra. Przejdź do przodu. Miednica w dół, weź wdech. Z wydechem opuść prawe kolano i unieś rękę. Wydech, wróć. Oprzyj kolano i grzbiet stopy.
Ponownie opuść prawe kolano, prawa ręka na biodro i skręć się do tyłu. I wróć. Pies z głową w dole. I unieś stopy na palce, wdech. Napięty wydech. Na palce wdech. Napięty wydech. I teraz przejdź stopami do przodu. Krok do przodu. Ustaw stopy szeroko. Na szerokość maty. Ok. Jestem mocno pod kątem, ale postaram się nie zrobić fikołka do tyłu. Ty złącz ręce, wyciągnij się do góry. No, czyli widzicie, praktyka w plenerze ma mnóstwo plusów, ponieważ jest tutaj tak kojąco i nie wiem, chyba słyszycie ten dźwięk świerszczy. No właśnie, ale są też pewne niedogodności. Natomiast najważniejsze jest to, żeby we wszystkim widzieć raczej dobre strony niż złe. Ok, zacznij się kołysać. Na pewno już czujesz, że twoje biodra popracowały, bo ja u siebie tak. I lewa ręka przed lewe kolano, prawa ręka w górę, wdech. Mocno się odchylamy i zaczynamy krążenia. Wróć. Zamień strony. Wróć. Ponownie lewa ręka przed lewe kolano. Spróbuj jak najgłębiej wsunąć tutaj rękę. Wyprostuj ją teraz. Skręć kciuk w dół i złap dłonie, jeżeli jesteś w stanie. Możesz też złapać za nadgarstek. No i mocno się odkręcaj do góry. Wróć. I teraz wsuń drugą rękę głęboko. Wyprostuj ją w łokciu, skieruj kciuk na dół, ugnij rękę i złap. No i teraz się mocno odkręcaj. Ok, rozpędź ręce. Przenieś dłonie do przodu, wyprostuj plecy, unieś biodra i pies z głową w dole. I teraz odłóż na macie kolana i usiądź na piętach. I teraz unieś biodra, troszkę szerzej rozstaw kolana i załóż jeden grzbiet stopy na drugi, a następnie usiądź, połóż ręce na udach swobodnie i zacznij podwijać i wypychać miednicę do przodu i tyłu pochylenia. Zauważ, jaka jest w niej ruchomość. Zatrzymaj się. Unieś ręce wysoko. Zapleć nad głową. Obróć nadgarstki. Przyciągnij się. Teraz obróć nadgarstki, opuść ręce, zapleć je za plecami i unieś w górę. Opuść ręce, przenieś do przodu, teraz zamień stopy. Tam z góry wsuń na dół i na odwrót ręce na biodrach. Zaczynamy podwijanie i wypychanie miednicy. Zatrzymaj się, unieś ręce w górę, zapleć dłonie, obróć nadgarstki i przeciągnij się. Obróć nadgarstki, przenieś ręce za siebie i unieś w górę.
i rozpleć ręce. I teraz połóż się na plecach. Unieś nogi, złap za zewnętrzne krawędzie stóp i chwilkę pokołysz się w pozycji Happy Baby. Ok, zatrzymaj się, przenieś stopy na matę i teraz połóż lewą kostkę na prawym udzie. Ręce rozstaw troszkę szerzej, ustaw je wzdłuż ciała. Prawa stopa nie jest za daleko oddalona. Najlepiej na taką odległość, żeby palce prawej dłoni mogły dotknąć do stopy. I teraz unieś biodra do góry i wróć. Unieś w górę i wróć. Na początku taki dość delikatny ruch do góry. Wróć. I teraz unieś biodra do góry i spróbuj jak najwyżej unieść pośladek. Pośladek aktywny, napięty. Biodra są w mocnym wyproście. Kość łonowa idzie w górę. Opuść teraz pośladki. I lewą ręką naciśnij na lewe kolano. Spróbuj je od siebie oddalić. I kiedy jesteś już na swoim zakresie ruchu, teraz zacznij chwilkę oporować, czyli kolano naciska na rękę, a ręka nie pozwala, żeby kolano poszło do przodu. Więc poczuj teraz, że lewy pośladek jest aktywny. Jeszcze chwilkę tak popracuj. Weź wdech i z wydechem naciśnij mocniej, odpychając lewe kolano i przyciągnij teraz prawe. Możesz sobie złapać pod kolanem. Spróbuj jak najbliżej przyciągnąć do siebie udo, jednocześnie oddalając siłą mięśni lewe kolano od siebie. Nie napinaj szyi, ramion. Dolne zęby są też oddalone od górnych. Miękki oddech. Ok. No i teraz ponownie opuść prawą nogę na matę, ręce rozstaw szeroko i zacznij się kołysać. Skieruj lewą stopę w stronę podłogi, wróć i druga strona. Cały czas staraj się, żeby Twoje łopatki były przyklejone do maty. Ja się zsuwam, bo mata jest ustawiona pod kątem. Ale może zanim zakończymy tę serię, zostanę jeszcze na macie. Ok, ostatni raz. Wróć na środek. No i zamieniamy nogi. Ja wrócę troszeczkę do góry. Teraz połóż sobie prawą kostkę na lewym udzie. Ręce są rozstawione troszkę szerzej niż szerokość ciała. Unosimy biodra i wracamy. Góra, wydech w dół. Na razie nie wchodź w jakiś mocny wyprost. No i teraz jak najwyżej unieś biodra. Poczuj, że pośladek jest aktywny. Wytrzymaj tu jeszcze chwilkę. Opuść biodra i teraz naciskaj prawą ręką na kolano, próbując je od siebie oddalić. Zauważ, jaki jest zakres ruchu. I teraz oporuj, czyli naciskaj kolanem na rękę i nie pozwól, żeby kolano poszło mocno do przodu. Cały czas obserwuj, co się dzieje w obrębie Twojej miednicy. I teraz przyciągnij do siebie lewe kolano, a siłą mięśni cały czas odpychaj prawe. Jeżeli trudno Ci jest to robić siłą mięśni, możesz sobie właśnie pomóc prawą ręką i robić taką dźwignię.
Ok. Rozpleć ręce, połóż lewą stopę na macie, ręce szeroko. Idziemy w bok. I na drugą stronę. Łopatki są w kontakcie z matą. Na bok. I na drugą stronę. Ok, no i wracamy. I teraz ponownie unieś nogi do góry, ugnij je w kolanach, złap za zewnętrzne krawędzie stóp i teraz postaraj się kierować kolana w stronę pach, tak jakbyś chciał włożyć kolana pod pachy, czyli mocno pracujemy tutaj nad otwarciem miednicy. Tutaj też możesz się pokołysać. Ok, no i powolutku już szykujemy się do końca naszej dzisiejszej praktyki. Wyprostuj nogi i wyprostuj ręce. Układając się do wygodnej siawasany. No ja oczywiście zapraszam Cię też na zostanie ze mną jeszcze i pooglądanie pięknych jurajskich widoków. Jeżeli teraz zostajesz w siawasanie, to może będziesz miała lub miał ochotę wrócić do nich później. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Namaste.